Dotarła do nas informacja, że Ministerstwo Kultury, pan minister Gliński przyznał kwotę 990 tysięcy złotych na kontynuację prac konserwatorskich klasztoru ojców cysterców w Jędrzejowie. Prace te będą dotyczyły kontynuacji remontu dzwonnicy oraz kaplicy błogosławionego Wincentego Kadłubka. Kwota ta, te pieniądze, które zostały przyznane, są wynikiem działań wielu lokalnych społeczności, także nas tutaj dzisiaj uczestniczących w spotkaniu z Państwem. Niemniej jednak myślę, że zabytek klasy zerowej, jakim jest klasztor ojców cysterców, wymaga i będzie wymagał dalszych prac, a ten zastrzyk finansowy będzie stanowił znaczącą poprawę, jeśli chodzi o wygląd i funkcjonowanie klasztoru. Wiem skądinąd też, że ojcowie cystersi są bardzo zadowoleni z tego powodu, że uzyskano te dofinansowanie do remontu. Jednym słowem, wielkie dzięki, bo coś się dzieje i to dobrego, jeśli chodzi o zabytki w naszym województwie.